Witam, to jest Hearthstone, ja jestem Arkadiusz. Dziś zagramy kolejny raz pojedynki taliami podstawowymi. Przyjrzyjmy się szamanowi. Dwie gierki dla rozrywki i ostatnia ranking jako apogeum tego wideo. Swoją drogą, piękna sprawa. Mamy godnego przeciwnika, jedziemy z koksem. Mamy Łotra. No zobaczmy, jak się przedstawi teraz sytuacja. Co mam? Mamy Znachora, mamy Wodza Mroźnych Wilków, odrzucimy. I to też odrzucimy. Całkiem lepsza ręka. Przeciwnik rozważa. Swoją drogą bardzo interesujący wyraz. Odwagi. Okej, zaatakujmy sobie na początek dzikiem. Oczywiście. Bombs. Co będzie? Będą miecze. Właściwie sztylety. W porządku. Druga tura, czas na totem. Czyli umiejkę szamana. Nic więcej nie możemy chwilowo zagrać. Szaman się chwilowo nie opłaca. Voodoo Doktor, tak? Ładnie przetłumaczyli. Flondo Crofts. No, co wymyśli Valera? Valera będzie się skupiać na potemie, tutaj. Przyzywa sobie z powrotem swoje zabójcze sztylety. Więc my wystawimy sobie kolejny totem. Ten się uzdrowi, ten przyblokuje to uderzenie następne. Całkiem nieźle wyszło. Valera zbiera karty. Zaraz się wysypie. Tak, już totem niestety ginie. To nasze miasto, frajerze. No właśnie, spadaj. Okej. Co dalej możemy zrobić? Możemy zrobić taki myk, że przyjdziemy sobie Foxa. I damy mu prowokację. Powinno obronić nasz totem. Chociaż nie uchroni, bo tu ma zmutowany ten. Trudno. Za błędy trzeba płacić. Nie pierwszy, nie ostatni w tej grze. Zawsze dostanie 4 damage'u. Szkoda, że atakuje totem. Tak to byśmy udali jeden. Chociaż to by nam specjalnie nic nie dało. Musimy pozbyć się tego upierdliwego robosika. I następna tura. Ten robosik, wiadomo, dodaje sobie jeden do zdrowia i jeden do ataku. Co tura. Co tura przeciwnika właściwie. Kolejne miecze. Właściwie to ostrze. Dobra. Co mamy? Mamy tutaj pana z prowokacją. Nie bójmy się go wziąć. Weźmy sobie totemik. I weźmy sobie... Oddamy turę. Spodziewam się tutaj zaatakowania za 3. I zaatakowania za 2. Chyba, że wymyśli coś innego. Ubić. Dźwięki są okrutne. Zresztą ten dźwięk jest pomyślany. Dobra, tak
taka taktyka, jak się widziałam. Zatem, no, oczywiście wchodzi już jakiś w ogóle cień z... Cień z... Jeden punkt możemy zadać. Przyzwijmy tutaj. Przyzwijmy sobie... To jest na chora, tak kontrolnie. Leczmy się. Sam nie wiem, czy go blokować. Zablokujmy go. Właściwie to nawet go nie zablokowaliśmy, tylko go od razu zniszczyliśmy. Całkiem dobrze. Zostawmy sobie tutaj bonus na następną turę. Jeżeli się nie wysypie, dodamy sobie tych dwóch. To było dwa wtedy, tak? A co ty wiesz o zabijaniu? Był cierpliwy skrytobójca. Nie widziałem tej karty. No trochę nie ogarniam tego szamana z tego, co widzę. To trzeba dać przyjazne jednostce. Sobie nie mogę? Myślę, że mogę. Pytnijmy tego. I... Następna tura. Jest i legenda. Legenda, która sobie pyknęła za 8 zbrojni, no pięknie. Ma do tego prawo. Totemik. Totemik nam za wiele nie dał. Za 13 nas zaatakuje, za 14 z mieczem. Dobra, nie będzie. Na północną granicę! Widać, że tutaj człowiek gra z kartami, które są raczej niezwykłe. Niestety jesteśmy bez kamieni. Wszystko. Dobre zagranie. Finał imprezy się spodziewam. Załatwię go na cacę. No i to by było na tyle, jak to macie. Trafił nam się dość, że tak powiem, nachapany w dobrej karty przeciwnik. Okej, okay, spróbujmy jeszcze kolejną grę. Może teraz pójdzie lepiej. Zobaczmy, co się tutaj wydarzy teraz. Czego nam wybierze? No śmiało i odważnie, wyskakuj w godnym przeciwniku. I nie mniej legend. A zresztą mniej. Same legendy. Czy to ma jakieś większe znaczenie? Żadnego. Okej, okay, mam godnego przeciwnika. Troll kontra Jaina! Prosisz się o lanie. No mamy maga, okej, okay, niech będzie mag. Mamy całkiem dobre rozdanie na późniejszą partię. Późniejszy czas. Stachora w sumie też wymienimy. Na razie niepotrzebny jest. Na razie nie znalazłem zastosowania dla Furii Wichru. Nic się nie udało z tą kartą zrobić. Przynajmniej w poprzednim rozdaniu. Plus Mroźnych Wilków. Całkiem sympatyczna karta. Tylko dobrze by było mieć kilku przeciwników, znaczy stronników. Wtedy dostaje plus jeden za każdego innego. Całkiem dobra karta. Goblinski Ochroniarz, wiadomo, prowokacja, całkiem też sympatyczny goblin. No i dzik na dzień dobry z szarżą. Chociaż nie wiem, czy jest sens go wystawiać, bo od razu go dziabnie. Z umiejki znaleźć życie. No i co zrobi mag? No śmiało i odważnie. Nie boimy się.
lepiej się wstrzymać z tym dzikiem i wystawić lepiej w drugiej turze dopiero totem. Albo po prostu wezwać monetę i wystawić totem. Nie wiem, czy jest taki sens? Bo sprowokujemy go. Żyje sobie na umiejkę. Dwa punkty, jeżeli będziecie zniszczyć dzika, chyba będziecie chcieć coś wystawić. Zobaczmy, na co się zdecyduje. Decyduje się na żmiję many. Dostaje plus jeden za każdym razem, gdy rzuci zaklęcie. No dobra, skoro tak, to my zrobimy taki myk, że zamrozimy Jane'ę, wypniemy ją za jeden i przyzwiemy sobie totemik. Z prowokacją na pewno. No niestety, nie bardzo. Z leczeniem. Jane'a teraz się nie może ruszyć chwilowo. Znaczy nie może się ruszyć, nie wiem, czy to było dobre posunięcie. Może używać tej pasywki, jak jest zamrożona? Zaraz się okaże. Nie może, tylko nie może używać broni. No i dobra. Czyli kolejny błąd. Decyduje się na dwa. Kolejna wejdzie za jeden. I to będzie na tyle w temacie. Co mamy? Mamy totem. Mamy totem z prowokacją. Dobra. Spodziewam się teraz tak. Tego zaatakuję i wystawię coś za dwa. Znając życie, może tak być. Chyba że wymyślę coś innego, zobaczmy. Kolejny żmij. Teraz jak zacznie czarować, to będę miał ciepło. Troszeczkę zdemolujemy. Ja co to jest? Kaplica. A po BT Morsa nadałem mu Veno, już przestań. I jak możesz, to graj. Tak jest. Gryf. Plaga. Jednak rozmyśla. No dobrze, niech rozmyśla. Rozmyślać i rozważać. No i twój czas minął. Dobrze. Więc my zrobimy taki myk teraz. Stawimy sobie biedli. Jakbyśmy teraz tutaj dali na przykład naszego, nie ma sensu. Dajmy turę. Spodziewam się, że teraz będą czary lecieć. Teraz się wszystko wyjaśni. Co tutaj było? Tutaj były uzdrawiające totemy, dziki uzdrawiające totemy, ogniste pociski, żmi. Tak sobie myślę. Dobry brzmi, nie jest zły. Trzymuje plus jeden do ataku. Za każdym razem, gdy rzuci zaklęcie. No i widzę, Jane'a troszeczkę przymuliła banie. Może poszedł sobie zrobić herbatę. Swoją drogą, czas na łyczka herbatki. A, to było mi potrzebne. Jane'a, twój przeciwnik odszedł. Nie no, tak nie może być. Zagrajmy więc jeszcze raz. Rozrywkę. Zbliżamy się nieubłaganie do 1000. 1000 golda, 10 pakiecików. Rozważyłem kwestię. Myślałem nad tym, żeby walczyć na arenach, ale jednak na arenę mam chyba za cienkie karty. Mam samo podstawowe barachło, które po prostu jest na dzień dobry dostępne.
wchodzić na przygodę też w sumie się nie opłaca, bo za 750 golda do wygrania chyba w pierwszym są 3 karty czy 4. Niemniej jednak na pewno się skuszę za jakiś czas i prawdopodobnie może jakaś przygoda się pojawi. Na pewno się pojawi. Mamy kogo? Mamy łowcę. Witaj, podróżniku. Witaj. 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 Następna tura. Jedziemy z koksem. Spójrz na 3 karty. Jedną dobierz, resztę odrzuć. No to jest taka karta, w sumie średnia. Dobrze. Pan z prowokacją. Następna tura. Spodziewam się miejki chłopcy, pewny strzał, nie? Będzie dostawać coś za 3. Okej. Dobrze, mamy taki mek. W takim bądź danym razie użyjemy sobie siekiery. Pykniemy go za 3. Przyzwiemy totemik. Zaatakujemy za 2. Następna tura. Teraz już w następnej turze możemy zrobić tak. Możemy wystawić pana z prowokacją. Możemy wystawić pana z szarżą. Kto dziś? Dziś? Karta za kartę, ok. Bądź w danym razie kolejny pan z prowokacją. Kolejny totem. Zaatakujemy go zaraz. Następna tura. Co my to mamy? Latawiec. Będzie losstrzał. Ok. W takim razie totemik. Pan z szarżą. Do ataku. Co daje ta karta? Przywraca do zdrowia. Nie opłaca się używać tutaj chwilowo. Mamy pana z prowokacją, mamy pana plus 1 do buffów. Zadać zapłoń drugiej postaci i ją zamruć. O, leśny wilk. Jak to jest? Wilkor Alfa. Nie wiem, kto nazwy wymyśla, ale robi to dobrze. Serio? Nie no. Dobra, spróbujmy zagrać teraz jeden mecz rankingowy, skoro idzie tak wyśmienicie fantastycznie. No. 3 gry, można powiedzieć, wygraliśmy 2 przez techniczny knockout. Ranking. Zobaczmy. Też na tej 20 randze może się uda spotkać przeciwnika, który jest tak samo rozgarnięty jak my. Znaczy ja, właściwie, czyli jest mało rozgarnięty. Ok, godny przeciwnik. Zobaczmy. Ponownie łowca. No, zobaczmy, co ten łowca wymyśli. Wymieńmy wszystko, bo tutaj to jest jakaś patologia. Na późniejszy etap gry. Mamy monetę, mamy zły urok. Złych uroków mamy masę. Komplet. Dobra. Dawaj, Rexar. Pokaż. Następna góra. No cóż, my sobie uderzymy na razie w nic też. W górze przyzwiemy sobie totemik. Również używa swojej umiejętności i nas punktuje za 2. No śmiało i odważnie kończ turę, nic więcej chwilowo chyba nie wymyślisz. Chyba, że masz coś za 0, może też tak być. Rozpad śmierci. W porządku, dźwięki są naprawdę w porządku. To jest w ogóle graficznie jest tak zrobiona bajkowo. Warcraftowo. Trend. Można powiedzieć. Okej, co możemy? Możemy totemik. Następna tura. W następnej turze możemy wystawić sobie Yeti. W następnej turze możemy wystawić sobie Yeti. Lub
Mamy coś z prowokacją, mamy nic z prowokacją. Szkoda. Weźmy totem jeszcze w tej górze. I weźmy, zróbmy taki mig. Nie róbmy żadnego migu, fajną górę. Niestety nasze totemy gryzą piach. Dobra, myślałem, że dojdzie coś z prowokacją. Dojdzie totem z prowokacją pewnie. Nie. Mogło być tak pięknie. Następna góra. Góra piąta. To dostanie jeden bonus. Mejka. No, 19 życia. Kurczę. Zmieńmy go w żabę. Tego opóźnimy. Weźmy tego szamana. Uleczmy się. I przyzwijmy sobie jeszcze kolejny kotem. Z prowokacją oczywiście. Jest prowokacja. Spodziewam się żaba. Się jednak pojawiło gary. Nie mam tej karty, też jest bardzo w porządku. Jak ona działa? Przyzywa ogara 1-1 z szarżą za każdego drugiego przeciwnika. Tak, słabo to widzę, szczerze się przyznam znowu. Dlaczego nie mamy nic z prowokacją? Trudno, nie ma to nie ma, co zrobić. Się nie poradzi. Zaatakujmy. Żaba nas zniszczy też, bo ma ten jeden głów. Trudno, co zrobić. Zostawmy tego. Teraz można by wystawić jeszcze jednego tego. Zniszczmy to. Przywróć stronnika do pełni życia i dajmy prowokację. Czy to ma sens? A to sens. Gotowe. Zobaczmy, co wymyśli. Może zaatakuje wszystkimi trzema tego. Byłoby. No niestety, wielostrzał drugi się trafił. Tak, ten ranking niestety nie należał do za bardzo udany. Ale to dobrze, uczymy się. Trzeba pamiętać, że on ma te śmieszne strzały swoje. Wystawmy pana z prowokacją. Wystawmy totem. Może leczniczy. Wydający. Dobra, nie będzie. Wiemy już na pewno, że nie ma tych śmiesznych podwójnych strzałów, które notowują nasze jednostki za 3. To ja spuścił. Dostaje bonus. Atakuje. Aha, tutaj będzie go zmieniał na 1. No i dobra. Zadaję go punkt obrażeń. Jest chyba koniec imprezy. No niestety, absolutnie nie udana grupa podejścia pod mecz rankingowy. Ale to nic, następnym razem będzie na pewno lepiej. Standardowo wyszedłem znowu na 0. Nic nie straciłem, straciłem w sumie gwiazdkę, ale to jest pikuś. Tak wygląda talia, standardowa szamana. Nie było źle, rozegraliśmy 4 mecze, 2 się udało wygrać przez knockout techniczny. Rankingowy mecz niestety nie poszedł. I pierwszy mecz trafiliśmy zawodnika z dobrą talią. Troszeczkę legend i zostaliśmy, lekko mówiąc, zgładzeni. Zostałem właściwie, też muszę o tym pamiętać, że to ja. Tyle z mojej strony, subskrybuj, oceniaj, komentuj. Pozdrawiam serdecznie. Arkadiusz. Cześć.